Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy zgromadzonych, nagrywam na archiwum i dzisiaj premiera Early Accessu Kerbal Space Program. Polska nauka, ja dzisiaj reprezentuję część polskiej nauki, bo doktoranta dzisiaj niestety nie ma z nami, nie mógł być, ale mam notatki. Tak jak powiedział, że trzeba robić notatki regularnie, to też mam przygotowane. I od razu mówię na wstępie, nie grałem nigdy w Kerbal Space Program 1. Ten, który 10 lat temu wyszedł. Trochę się interesowałem, że gdzieś tam jakieś odcinki, coś tam Moskit, wiadomo, jak jeszcze żył. Znaczy on żyje, ale a tam Moskit. Także liczę na pomoc waszą i ogólnie na to, że się uda mi. A jakoś to samo przyjdzie. Kiedyś to było. Dobra. Kampania. Zacznij nową kampanię. Sortuj data. Poziom trudności. A może niski sobie zrobimy, co? Dobra. Nazwa kampanii. Pierwsze kroki. Nazwa agencji, moi drodzy. Jak nazywamy? Agencja Nasza Polska. Mówcie jak. Agencja Czarny Lotos. Dobra. Polski Związek Rakietowy. Barwy i flaga. Dobra, albo nie, to zróbmy Polska nauka w kosmosie, tak? Polska nauka w kosmosie i takie, że związane z nauką coś. O, to jest bardzo ładne logo, nie? Albo tu można kolory zmienić, coś z nauką, to. Okej, okay. Podstawowa. To niech jest czerwony. No i dobra, pierwszy raz, zacznij kampanię. Lecimy. Bardziej normickiej nazwy się nie dało. Kamcio, dało się bardziej normicki nick mieć na czacie, przy którym nawet suba nie ma. Nie denerwuj mnie, a subskrybuj lepiej, bo... O! Oglądamy. No? A? To my! Your new space program. Twój nowy program kosmiczny Skok w Kosmos. Since the dawn of Kerbalkind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie in darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal. Może odkryjemy? Due to the efforts of recently founded Kerbal Space Program. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on, slides somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. Mm-hmm. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. Mm. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need muszę somebody sobie zapisać. To help us out with the flying. We need a lot of help. Notujcie, notujcie. That's why you're here. Studenci. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard. Tak jest. No dobra, no. O! Ja nic nie wiem, o co tutaj chodzi. Serdecznie witamy w Kerbańskim Ośrodku Kosmicznym. Znajdziesz tu wszystko, czego trzeba, by zmienić nasz raczkujący program kosmiczny w legendę. Dobra. Przede wszystkim widzę, że trzeba zmienić miejsce kamery. Tutaj.
Hangar Rakiet, dalej. Nasi inżynierowie stworzyli program szkoleniowy, który wprowadzi cię w tajniki budowy pilotowania pierwszej rakiety. Lekcję tę możesz poznać w centrum szkoleniowym. Centrum szkoleniowe. O! Imprezka! I fajni, fajni. Centrum szkoleniowe jest miejscem, w którym dowiesz się, jak budować rakiety, samoloty i łaziki i jak je pilotować. Jeśli chcesz od razu zacząć budowanie pojazdów, właściwym miejscem będzie montażownia. Montażownia. Ale gdzie jest ta montażownia? Aha, to są wszystkie te rzeczy. Tu jest... Aha, bo tutaj jest hangar. Wyżej było. O Jezu, coś źle kliknąłem, poczekajcie. O nie, 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 to jest za wcześnie jeszcze, nie, nie, nie. Hangar rakiet, nie, nie, nie. Tu. W montażowni znaczy skrótem MON. Tutaj możesz swoje pojazdy. Okej. Okay. Tu jest menu wyboru części. Wyjmujesz stąd części pojazdu, umieszczasz je na stanowisku montażowym. Dobra rakieta na początek powinna mieć kapsułę dowodzenia, silnik i zbiorniki paliwa. Kapsuła dowodzenia, silnik, zbiorniki paliwa. Zawierający takie paliwo, jakiego potrzebuje ten silnik. Dobra. Części można przeglądać według kategorii. Możesz je też sortować, wyszukiwać. Dobra. Muszę wrócić tam? Okej, poczekajcie. Możesz budować równocześnie kilka zespołów, czyli sekcji pojazdu. Zespół oznaczony zieloną ikonką jest zespołem startowym. Dobra, zielona ikonka. Startowy. To właśnie on wyjdzie z hangaru, gdy klikniesz start. Wyjedzie. Raport techniczny. Dostarczy ci informacji o tym, jak będziesz działał twój pojazd. Zawiera użyteczne dane i listę możliwych problemów. Możesz wykorzystywać raport techniczny na przykład do sprawdzenia, czy stosunek ciągu do wagi pojazdu jest większy od 1. Tylko w takim wypadku twój pojazd będzie w stanie wznieść się z wyrzutni. Tutaj znajduje się planista podróży. Skorzystaj z niego, by wykreślić kurs. Okej, tu. Gdy wszystko będzie gotowe do lotu, kliknij przycisk start. Jeśli tylko całkowicie zmieści wewnątrz my, ony. MON to było co? Nie wiem, co to było. Ministerstwo Obrony Narodowej. Pozostanie przeniesione wybrane miejsce startu. Dobra. Centrum szkoleniowe nauczy cię wszystkiego od podstaw. Okej. No i oni sobie tutaj chodzą. Dobra, gdzie ja teraz powinienem wrócić, moi drodzy? Ja powinienem wrócić teraz... Hangar rakiet? A teraz powinienem... No to może zepsułem, co? Wcześniej w hangarze. A czy jest tu... Może podpowiedź powinienem dostać? A, że montażownia to hangar. Czekajcie, a może ja... ośrodek szkoleniowy? Bo problem jest taki... Czekajcie, jeszcze raz. Zapisz i wyjdź. Bo może jest tak, że ja zbugowałem samouczek. A widzisz. Zaraz, czekaj, nie, 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 spokojnie, bo to trzeba zrobić. Ty, w ogóle to się zbugowało, menu tutaj boczne, patrzcie. What the fuck? Ily excess za 240 zł. Dobra, to myślę, że podobny problem miał Wąziu, bo restartował przed chwilą grę. Więc wcale bym się nie zdziwił. Jeszcze raz sobie odpalmy. Mhm.
O, to ma RTX GeForce. O. Dobra. Gra jednoosobowa. Usuń. Nową. No, tu zrobimy nazwa kampanii pierwsza. Nazwiemy, dobra. Polskie linie rakietowe. I poziom ten normalny może być. Dobra, skipniemy sobie tutorial, znaczy skipniemy sobie samouczek. Zu intro. Czekaj, co? Space program leaping forward into the cosmos. Okej, moi drodzy, jest już git. Serdecznie witamy w Kerbańskim Ośrodku Kosmicznym. Znajdziesz tu wszystko, czego trzeba, by zmienić nasze raczkujący program kosmiczny w legendę. To już mamy. Montażownia. Dobra, czyli hangar to była montażownia. To tak działa. I tu jest witamy w montażowni, oznaczonej skrótem MON. Dobra. I tutaj jest strzałka teraz, pokazują co trzeba, tak? Zbiornik. Cofnij. Dalej. I co ja mam wybrać z tego? To? Nie no, nie jest niemożliwe. Ten tutorial jest tak zbugowany, czy co? No i zniknęło mi to teraz. No coś mruga. No to tutorial jest zbugowany. Ale ja się bez tutorialu nie nauczę, bo ja nigdy w to nie grałem, no to... ja pierdzielę, no to będzie nieźle. Dobra, startujemy rakietę. Brak pojazdu. Dobra, widzowie. Od czego trzeba zacząć? Od silnika? Tak? Dobra. Nie, kapsuła. Dobra, kapsuła. Tak? Już jest rakieta, patrzcie, kapsuła i silnik. To już działa. No dobra. Mogę lecieć? Załoga gotowa. Oto kilka wskazówek. Element, dobra. Uwaga, moi drodzy, jesteście gotowi? No. Będą... Dobra, dobra. Zespół pilotażowy zawiera wszystkie elementy sterujące. Dobra, możesz tu przyspieszać, dobra. Aktywować odpowiednie części. Tu jest sekwencja. Dobra. Centrum szkoleniowe, dobra. No i co? Lecą! Panie Bill! Leci! Mamy to! Pierwsza rakieta! Udało się! Bill! O kurde, my paliwa nie zatankowaliśmy więcej! O Boże, dobra, panie Bill! To już! Gdzie się to odseparowywuje? Stop! Coś muszę kliknąć teraz, jakbym chciał, żeby ta kapsuła leciała, nie? Czekaj. Nie? Spację?
Nie dałeś separatora. Nie dałem. Nie. Bill! O nie! Ale jesteśmy! Patrzcie! Nie w... Jesteśmy! Aha, i tu już umrzemy. Będziemy się unosić tutaj. Spadochron! A my tam mieliśmy dolecieć. Puszka? Ja się uczę tego, spokojnie. Jak nie ma spadoch... O kurwa! Jest! Twój kebab przebywa poza pojazdem. Spacer kosmiczny, moi drodzy. I co? Muszę zrobić zdjęcie. Jak się HUD chowa? Stop. Muszę zrobić zdjęcie. Ustawienia. HUD musi być jakiś tutaj. Dostępność. Sterowanie. Jest. F2. Ale zrobię sobie. Ale i co? Ziemia jest płaska? O. O kurwa. Ciśnienie mi jakieś pokazało. No dobra, niech jest. Muszę od razu wstawiam na Twittera. Zapraszam na Twitter, Bonkol, moi drodzy. I od razu już wchodzi. Wchodzi zdjęcie, że jest, że lecimy w kosmos. Tutaj jest zdjęcie. O. I już jest. Dobra, lecimy. I teraz on może wrócić jakoś? Puść! Aha. Aha. No dobra, puścił się. Chwyć, F. No dobra, moi drodzy, wejdź. Dobra, tu się już nic nie wydarzy. Jak teraz cofnij się do hangaru? Tak, potwierdź cofnięcie. Dobra, moi drodzy, to musimy zrobić Powiedzcie mi teraz tak, jeżeli ktoś jest tu ogarnięty, jak się da zrobić najprostszą, działającą w miarę, żebyśmy zrobili, żeby ona poleciała daleko, ale żebyśmy mieli sterowność. Przede wszystkim, bo gra mi nie nauczyła tego. O, jest coś. Witaj w montażowni. Ej, dobra, poczekajcie, bo montażownia się odezwała. Tutaj montujesz pojazdy. O, i patrzcie. Tu jest menu wyboru części. Wyjmujesz stąd części pojazdu i umieszczasz je na stanowisku. Dobra rakieta na początek powinna mieć kapsułę dowodzenia. No mam, tylko... Dobra. Kapsułę dowodzenia. Okej? Okay. Brita. Dzbanek Brita, moi drodzy. Można kliknąć w link, to pomagacie wtedy. Dobra rakieta powinna mieć... silnik i zbiornik paliwa. Spadochron, kapsuła. Silnik. To jest zbiornik paliwa, tak? I tu jest silnik. Tak? To już są podstawowe rzeczy. Części można przeglądać. Dobra. Separator daj pomiędzy. Okej.
Możesz budować zielone ścieżki, tylko zespół oznaczony zieloną ikonką jest zespołem startowym. To właśnie on wyjedzie z hangaru, gdy klikniesz start. Dobra, okej. Raport techniczny dostarczy ci informacje. Aha, ciąg tutaj mamy. Dobra, ja zaraz tą kamerkę zmienię, tak żeby wam nie przeszkadzała. Możesz, musi być jeden. Tutaj znajduje się planista podróży. Okej, tu jest planista podróży. Wykreślić kurs można w celu do tym, że jak dojdzie. No dobra, to jest plan. Okej. Gdy wszystko wyjdzie gotowe, naciśnij start. Na zewnątrz jest miejsce. Okej. Centrum szkoleniowe nauczy cię wszystkiego od podstaw konstruowania rakiet po mechanikę orbitalną. Bawiąc uczy. Centrum szkoleniowe. Dobra, dobra. I teraz tak. Wróciłem właśnie i czy dobrze widzę, że Bonkol w szlafroku siedzi? Tak, to jest szlafrok. Mogę startować? Separator? A między co gadać? Między to? Czekaj, tylko ja chcę, jak go się puszcza stąd? Ja chcę, żeby on to odpiął. Przywieranie. Za zbiornik złap. Aha. I separator dajemy. A ja nie wiem, który, jakiego rozmiaru to ma być. L? Nie no. S? S. Tak? I to jest już wszystko git, tak? Teraz? Spadochron. To? Ale to gdzie to niby zamontować? To nie można tu. Tak? Tu z boku gdzieś? SK? XSSSS. Aha, i tak? To ma tak lecieć? Ale penis. To chyba nie tak. XS. A, no to tutaj, nie? Żółty, żółty. A, no to, to dobra. No to, to teraz zmienia postać rzeczy, no. I co, mówicie, że to jest pierwsza rakieta, która powinna zadziałać? No, no dobra, no to to... Aha, bo my gramy na poziomie... A ktoś tam coś gadał o poziomie Elona Muska. To jest taki poziom serio, czy to jest żart? Czy w sensie oni... To jest żart twórców, tak? Ustaw sekwencja po prawej. Sekwencja, poczekajcie, jaka sekwencja? To? Stosunek ciągu do wagi jest mniejszy niż jeden. Pojazd nie opuści wyrzutni. A co, co trzeba zrobić? Większy silnik? Dobra. SK. Jest! 8-1, a to za duży chyba, będzie za dużo spalał, nie? XS-kę trzeba jakąś. Nie, 0, za mały. A może więcej silników trzeba po prostu, da się kilka na raz dać? Ile ta SK da? 1-4, o, to 1-4 jest okej, 1-4 jest idealny. Dobra, to co, lecimy, nie?
zbiorniki pomocnicze. Sekwencja, ale nie ma paliwa. Właśnie, paliwo. A jak się paliwo robi? Paliwo. No to jest zbiornik, to jest duży zbiornik. Ale metan... Gdzie się paliwo uzupełnia? Środek ciągu, środek masy. Zły rodzaj silnika. Na stacji, już jest full. No bo, poczekaj. Nie, no jak zły rodzaj silnika? Dobry jest chyba. Po prawej za kamerą masz sekwencję. Czekaj, ja już to robię. Jest, sekwencja pierwsza, aha. Sekwencja pierwsza, dobra, czy ja to rozumiem, że sekwencja pierwsza to jest pierwsza rzecz, która odpadnie, jak się na przykład już nam skończy paliwo, tak? Czyli odrzucimy, no aha, no to silnik odpadnie. Ale powinien odpaść razem z zbiornikiem paliwa. To trzeba jakoś połączyć to teraz, tak? Nie? To czekaj. 01 to odpalenie silnika. Aha, 01 to jest odpalenie silnika. Tu można coś dodać pomiędzy. Przeciągnij to. A, jest. Czyli... Stój. Spokojnie, uczymy się. Dobra, no to jest okej. Drugi... To jest druga sekwencja, czyli spadochron, a to jest pierścień. No to dobrze jest chyba, tak? Czy nie? Gdzie spadochron od silnika? Ale spadochron jest tu... I on jest razem z tym. Aha! Czyli trzeba zrobić drugi... Czyli trzeba dać separator na dół. Tu? Odnieść spadochron separatora, czyli to... Tak. Tylko spadochron jest na końcu. Tak? Czyli jest tak, pierwszym jest silnik, drugim jest odrzucenie silnika z... odłączenie się kapsuły, a trzecim jest zadziałanie spadochronu. Dobra. Okej, moi drodzy. Lecimy! Jak się nazywa to miejsce, gdzie tam robią w Ameryce? To jest jak to? Przylądek? Houston? Jak on tam się nazywa? Bill Kerman! A my nie możemy nazwać go, żeby on się inaczej nazywał? Canaveral. Dobra. Uwaga. Kliknij T. Co to było to T? Stabilizacja. A ja nie wiem, czy ja mam mieć włączoną, czy wyłączoną. No to włączę ją. Zielona to włączona. Dobra, uwaga! Are you ready? Lecimy! Na czacie, lecimy wpisywać! Hopie! Wyłaź! Uciekaj! Kurwa! Co się stało? Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Jak cofnąć się do... wyrzutni?
Dobra. Do wyrzutni czy do hangaru? Nie wiem. A co było? Zły silnik jednak jest? To jest serio silnik do sterowania, ale lotem poziomym? No nie, no nie wytrzymam. Poczekajcie chwilę. Pokaż mi to. Szyny były złe, podwozie było złe. Tak jest. Dobra, moi drodzy, czyli zły silnik jest. Silnik. Silnik, kochani moi. Może ten? Jaka jest statystyka? A nie, co to było? To był zbiornik? Co to jest? A to jest zbiornik, Jezus Maria. On udaje, czat, on udaje. On udaje. Za mały. O kurwa, nie! M? SK? No to taki powinien być chyba. Weź ten obok. Dobra, sprawdzimy go. Go! Jak to mam zrobić? Skręć w prawo? Gdzie? Jak? Wymiemu? Jak tym się kręci? A! Kurwa, co jest? O kurde, spadają FPS-y. Strzałkami się nie da, na wsadzie się da. A gdzie my lecimy w ogóle? Skończyło się. Dobra, odpalamy. To teraz to trzeba odrzucić, tak? Sekwencja. A to tam leci komuś na dom, nie? To tam leci komuś na dom, to się nie przejmujemy. No i, ale my nie mamy tutaj silnika, więc my... No i gdzie my lecimy? Nie dolecimy nigdy. Okej, okay. Ja... Okej, okay. dobra. No my tam chcemy dolecieć chyba, nie? To co, księżyc jeszcze, co to jest? A musimy... Przyspiesz czas, dobra, uwaga. O kurwa, no to super. No to świetnie, widzowie. Okej. Okay. Spadochron! A! FPS-y!
Zerwał się! Wychodź! O kurwa, lepiej nie! A... Dobra. Pomyśl o czymś miłym. Nie ma chłopa. Bill Kerman. Z Bogiem. Polskie linie rakietowe to są, moi drodzy. Dobra, i teraz tak, czyli uważacie, że trzeba by było po wystartowaniu trzymać tam i kierunek cały czas nadawać, żeby leciał w kierunku tej planety. Ale on w pewnym momencie, on jakby za mało ma paliwa, nie? No bo on jak się oddzieli... Ale dobra, ale co my robimy teraz? Bo my próbujemy... Okej, okay. Czy my ćwiczymy teraz tylko i wyłącznie wylecenie i powrót, żeby wylądować bezpiecznie? To chcemy przetestować, okej? Okay? Dobra. Dobra, no to dawaj, to jeszcze raz. Dobra. To dawać, jeszcze raz, bo to jest uproszczone. Jadą! Będzie dobrze! Czat, spam, będzie dobrze! Dobra. Jadą! O kurde, coś minimalizowało mi się, sorry. Dobra. Okej. I teraz, moi drodzy. O kurde, nie tak. Dobra, tak. Dobra. No dobra, i on sobie tutaj siedzi. I tu jest ten... Gdzie on jest? Halo? Jesteś tam? Pan Kerbal? Tutaj jesteśmy. To jest nasz plan. Przyspieszę. I kiedy powinniśmy... W którym momencie ten spadochron odpalać ogólnie, moi drodzy? Kiedy osiągniemy... ...3000? Dobra, to ja przyspieszę trochę. My się cały czas wznosimy. Ej, my już chyba nie wrócimy na ziemię.
Dobra, spadamy. I teraz tak. Nad ziemią 300 kilo... 300... kilometrów. Na mapie masz orbitę kapsuły. No dobra, i teraz w którym miejscu... No tu jest wybuch, że będzie. W którym miejscu powinniśmy otworzyć spadochron? Jak się będzie palić? O! O! Czekajcie, 50 kilometrów jest. Na 3 kilometrach dopiero? No to będzie... Herbal, nie bój się. On się sam otworzył, nic nie nacisnąłem. Co jest? Zerwał się! No co jest? On się sam otworzył! Halo? No jak miałem wyhamować w atmosferze? Ale piękna woda, jak beton. A, mówił taki jeden padżalok kiedyś, że... Co tam, dobrze jest wszystko? Woohoo! No? Woohoo! Nie ma go, rozerwało chłopa. Panie Dawidku, spadochron jest dla zarządu, dla pana jest śmierć w płomieniach, ku chwale. I tak właśnie, tak było. Wyjdź Bilem i użyj tego spadochronu. To nie... Jaki głupi. Ty nie wiesz, jak ten spadochron działa. Dobra, a może... Jakbym wszedł do tego centrum, to mnie może załapie w końcu ten... anuluj. Może w końcu... Ośrodek szkoleniowy, o! Tu! Jak działają rakiety? Naucz się podstaw techniki rakietowej. O! To jest dla mnie. Patrz. Space is the place. So you want to get to space? Have you tried rockets? Uh-huh. Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. No dobra, ale to, co tutaj się dzieje, to jest tak. Silnik, zbiornik paliwa, separator i potem znowu jest taki silnik i mniejszy zbiornik paliwa, żeby tylko kapsułę, tak, pchało dalej. I znowu separator. No dobra, no to tak musimy też zrobić.
The second stage usually has a low thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavy first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. I sobie lata. A potem trzeba będzie, no? I się pali, pali. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. No, w teorii, okej. My mieliśmy wszystko oprócz tego, że silnik drugi, ale dlaczego spadochron się zerwał? Tak? Zakończ ten samouczek. A może więcej spadochronów? Dobra. Czyli tak, jest spadochron. Sposób rozłożenia bezpieczny. Wysokość rozłożenia 3000 czy więcej. Jak myślicie? Rób samouczek dalej, tam będą uczyć się jak budować wszystko. Spoko, ale chcę sobie według... Dwa spadochrony, osłona termiczna. Dobra. A teraz tak, wy mówicie spadochrony dwa, no ale... My już mamy spadochron ten. No ale gdzie ja taki spadochron ci wsadzę? No tu i co? Jeden... No nie da się... No jak? Gdzie? W dupę go wsadzę. Chyba, że takie. Tu jeden... Tak zrobimy. A? No teraz to już musi być bezpieczne. Tak? Patrzcie, teraz będzie dobrze. Osłona termiczna, ale na co? Osłona... ciepłochłonna. Zespół firmy rozbiórkowej Gruch do prac osłony ciepłochłonnej w pewnym... A szybko się przekonam... I gdzie się ją daje? Od spodu kapsuły. Osłona. Ta mała. O. Nad separatorem. Ale ja nie chcę drugiego silnika, ja chcę na razie wylądować ten... Dobra, lecimy. Nie, 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 czekaj, spokojnie, spokojnie. Lecimy. Okej.
powinniśmy w oceanie lądować, tak? Tymi kapsułami, czy jak? Dobra. Lotki. Dobra, uspokójcie się. Na razie przyspieszmy. Tak? No kurde, jak to się zmienia całkowicie. Dobra, jest. I teraz odpadło. I to sobie się tam unosi, nie? I pięknie, możemy się wzruszać teraz, jak to jest wspaniale. Lecimy, lecimy daleko, bla, bla, bla. Sprawdzamy, jak długo będzie się unosił. I AP, rozumiem, później wszystko po AP to już będzie spadanie, tak? O, w ogóle na ląd jakiś wylądujemy, ty. What the fuck? Właśnie osłoną w kierunku ziemi, spokojnie. Kurde, uderzę blisko lądu, to dobrze, nie? No dobra, i teraz tak. Zaraz do Mongołów gdzieś wylądujemy. Uwaga. 70 tysięcy. Dobra, i teraz uwaga. To się samo powinno odpalić chyba. Raport zrób w kosmosie? Jaki raport? Halo? Ja nic nie wiem. Chiński balon szpiegowski. Dziesięć tysięcy. Nie, nie, nie. Kurde, ciężko to wytrzymać, ale ciśnienie idzie. One się otworzą same. Spokojnie! Paraszut! Otwieraj się! Wszystkie naraz! Boże! Nie umiem się otworzyć, za duża prędkość. Ament! Kapsuła się... O kurwa, ale tam się dzieje jak w betoniarce! No to elo. No nie. No nie, co on robi? Dobra, uspokoiłem lot. No i co? No one się nie otwierają. Chyba, że... rozszerzą się niżej? Uwaga, na 2500 ustawiłem. 2000 i 3, 2, 1... O panie! A? Tylko że one się tak zbugowały, że jeden z drugim się naszedł. I tu powinno być, powinniście napisać tą emotkę, będzie dobrze. Ta, co Kerbal w środku zadowolony jest, szczęśliwy. Czy on może wyjść teraz? Nie, nie może wyjść. Bo przeszkadzają mu tutaj, drzwi ma zablokowane. A można odłączyć to? Nie. Aha. Troszkę przyspieszymy, nie? Bo on sobie powolutku tutaj
Leci. Aha. Dobra. I potem muszą przypłynąć po mnie, a my tu lądu nawet nie widzimy stąd. A nie, no tam jest jakiś ląd. To ktoś tam dopłynie na motorówkach. Gdzie on tam jest? Jaki zadowolony. Ty jeszcze nie wiesz, chłopie, co cię czeka. Muszą cię wyłowić, bo inaczej utoniesz. Dobra. Naciśnij C. Nie, 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 spokojnie. Dwieście metrów, moi drodzy. Uwaga! Uwaga! I... Oho! No i utopił się. No dobra. Co to jest w ogóle za konstrukcja? 240 zł. Podwodna konstrukcja. Niesamowite. No. Dobra. Wracamy do hangaru. Nie, wracamy do ośrodka szkoleniowego. Bo będziemy robić kolejne misje, kolejne, moi drodzy, te. Ale tutaj, moi drodzy, warto wspomnieć o tym i tutaj, o, tutaj skończę nagrywanie tej części, wrzucę ją na YouTube'a, na archiwum, że to były pierwsze wrażenia, pierwsza godzina z grom, bo w sumie nawet dokładnie teraz 16 mija, więc pierwsza godzina z grom Kerbal Space Program 2. Moim zdaniem gra, którą będę chciał teraz dłużej ograć i za chwileczkę bierzemy się dalej za kolejne. Natomiast ta cena, którą tu odwalili, to trochę jest kosmiczna. I też moim zdaniem też mocno polecieli w kosmos. Z ciekawości sprawdzę, czy pierwsze Kerbale ile kosztowały. Kerbal Space Program 170 kosztują właśnie. Pierwsze Kerbale 170. I pierwsze Kerbale wyszły w 2015 roku do pełnej wersji. Natomiast czy ktoś pamięta, w którym roku już pierwsze buildy się pojawiły wczesnego dostępu? Chyba w 2011-12 coś, tak? Ja pamiętam, to jeszcze początki streamowania i YouTube'ów w Polsce. To były jedne z pierwszych takich rzeczy. Dobra, więc kończę tu nagrywać ten odcinek i zaraz się bierzemy za kolejne centrum szkoleniowe. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. No na pewno technicznie wygląda trochę lepiej, jeśli chodzi o grafikę, ale są błędy giga, bo to jest Early Access, pamiętajcie o tym. I ogólnie dla wszystkich ważna informacja. Nie kupujcie za często, znaczy powinno się mówić nie kupujcie w ogóle, ale nie kupujcie gier w Early Accessie, jeśli nie wiecie tak naprawdę, jak ona będzie wyglądać. Dobrym przykładem są ostatnie dni niektórych gier, które wyszły, bo ludzie czekają na jakieś gry, jarają się, a potem się okazuje, że się przeliczyli mocno. Takie to pozdrawiam i nara.